Duchowa aktywistka, trener życia, mówca motywacyjny, uzdrowiciel energii, regresji przyszłych żyć, terapeuta, nauczyciel, autorka i artystka. Wywiad na temat kobiecości. Lora, jestem bardzo podekscytowana, że zdecydowałaś się, aby nagrać to wideo, ten wywiad, tą rozmowę na temat kobiecości, seksualności, na temat tego, jak my widzimy siebie, samych siebie. I wiem, że napisałaś książkę na temat swojej historii i wiem, że twoje życie jest przepełnione różnymi doświadczeniami. I mnie ciekawi bardzo ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, chcę zmienić swoje życie. Co to był za moment? Jaki moment był jednym z najważniejszych dla ciebie, aby zacząć zmieniać swoje życie, kiedy zaczęłaś żyć zupełnie inaczej? To może być trochę szokujące dla twoich widzów, ale był taki okres czasu w moim życiu, kiedy wszystko szło nie tak. Moje małżeństwo nie było w dobrej kondycji, miałam dziecko ze specjalnymi potrzebami, to było bardzo trudne. Wydawało się, że wszystko idzie źle, nie tak i nie byłam szczęśliwa. Miałam pewne doświadczenie w trakcie, kiedy spożywałam posiłek i to może zabrzmieć bardzo dziwnie, ja sądziłam, że po prostu zwariowałam, kiedy wilk wyszedł z moich ust i zjadł jedzenie, złapał jedzenie, ja wtedy rozejrzałam się i pomyślałam, o co chodzi, co się wydarzyło, czy ja zwariowałam, więc po prostu to zignorowałam i zwizualizowałam sobie tego wilka i ugryzłam kolejny kawałek tego jedzenia. Zobaczyłam znów tego wilka, który pożera moje jedzenie, więc sądziłam, że po prostu zwariowałam. Rozmawiałam z moją przyjaciółką, która jest pielęgniarką psychiatryczną i ona powiedziała, że wydaje mi się, że może powinnaś sobie zrobić prześwietlenie tomograficzne, więc ja byłam wciąż w tym czasie na początku rozumienia duchowości i wszystkiego. Miesiąc wcześniej byłam z wizytą u szamana na sesji uzdrawiającej i to była dosyć zabawna rzecz. Po tym doświadczeniu, które mi się przytrafiło, zadzwoniłam do niego, do tego szamana i powiedziałam mu, to może wydać się bardzo szalone, i opowiedziałam mu, co mi się przytrafiło. I on powiedział, pozwól, że zadam ci pytanie, czy robisz w życiu to, co pragniesz robić? A ja odpowiedziałam, nie, absolutnie nie, jestem bardzo nieszczęśliwa. I on wtedy powiedział, kiedy wilk do ciebie przychodzi, bez względu na to, w jaki sposób się to dzieje, czy widzisz go, czy wyobrażasz go sobie, to oznacza, że nastąpił czas, abyś przyjrzała się swojemu życiu. To jest czas, aby dokonać zmiany. To jest moment, aby zmienić swoje życie. Więc zaczęłam rozmawiać z nim na temat tego, co pragnę robić. Ja zawsze kierowałam się intuicją, zawsze czytałam w myślach innych ludzi, widziałam przyszłość, temu podobne rzeczy. Powiedziałam mu, wiesz, chciałabym pomagać ludziom. Zaczęłam opowiadać mu o tym, że zawsze do mnie przychodziło wielu przyjaciół, ja dawałam im rady, ponieważ intuicyjnie wiedziałam, jak im pomóc. A on powiedział, zapytał się, czy kiedykolwiek myślałaś o tym, aby być uzdrawicielem? A ja odpowiedziałam, tak, tak, wydaje mi się, że nim jestem i chciałabym zacząć to robić. On odpowiedział mi, abym zdobyła certyfikaty w każdym miejscu, gdzie będę się uczyć i musisz przejść przez kilka treningów i zdobyć kilka certyfikatów. Ja zapytałam się go, w jaki sposób mogę to zrobić? On powiedział, ja jestem szamanem i uzdrawicielem energii, ja mogę ciebie uczyć. Więc skończyło się na tym, że uczyłam się od niego przez ponad rok czasu, w każdym tygodniu, przez cały rok i to zmieniło moje życie, a dzisiaj wiem, jak medytować, nauczyłam się na temat energii, nauczyłam się na temat wszechświata i o co chodzi w naszym życiu, po co tu jesteśmy. I w trakcie tego okresu czasu, jakimś cudem, wiele rzeczy się wydarzyło. Zaczęłam mieć wgląd w swoje życie. Zaczęłam zmieniać moje życie, rozumiejąc, że wszystko, co do nas przychodzi, wszystkie trudności są po prostu lekcjami. I my tak naprawdę planujemy je, zanim przyjdziemy do tego ciała. Odbywa się to w taki sposób. Tyle chcę urosnąć i to jest ilość lekcji, jakie chcę przyjąć. Więc jest pewna korelacja pomiędzy lekcjami i wzrostem, więc zaczęłam studiować razem z nim. I w trakcie moich pierwszych lekcji, kilku miesięcy, dowiedziałam się, że jestem w trzecim stadium raka piersi. I nie rozłościło mnie to. To było coś, co widziałam, że jest lekcją. I w zasadzie wiedziałam, że przez to przejdą. Zrobię wszystko, co trzeba zrobić. Będę zażywać wszystkie leki, będę kontynuować moją edukację i w duchowości. Powiedziałaś, że ten symboliczny wilk, że jest symbolem zmiany, tak?
Jeśli widzisz wilka, to jest to coś symbolicznego. Więc to jest według amerykańskich Indian, ich system przekonań, mówi, iż zwierzęta są medycyną. Więc jeśli widzisz motyla, to jest totem i motel ma jakieś konkretne znaczenie. I dzień przed moim planowanym przelotem do Polski usiadłam w mojej kuchni, przed moim domem. Zleciało się 30-40 czarnych wron. I powiedziałam, o mój Boże, w momencie kiedy usiadłam, aby popatrzeć się na nie, to one wszystkie w tym momencie odleciały. To było coś totalnie nadzwyczajnego przed moim domem, przed moją kuchnią. Więc szybko sprawdziłam, jaka jest symbolika czarnej wrony i to była ta niesamowita wiadomość dla mnie. I właśnie w trakcie, kiedy robię sesje uzdrawiania dla ludzi, często widzę zwierzęta i mówię im, jakie to zwierzę, a wtedy sprawdzamy jego znaczenie. Ich reakcja jest, o mój Boże, to jest właśnie to, co się dzieje w moim życiu. Więc to jest powrót do indiańskiej ludowej medycyny, gdzie natura jest twoim nauczycielem, więc zwierzęta są twoim nauczycielem. Kiedy widzisz coś, widzisz jelenia, motyla albo pióra, to wszystko są wiadomości, które mają ci pomóc czegoś się nauczyć. To jest jedna z idei, w które wierzę. Więc ten rak piersi to również był pewnego rodzaju symbol, ponieważ dla kobiety piersi są czymś bardzo ważnym. Myślimy w takich kategoriach, że to dotyczy naszej kobiecości i jest to bardzo ważne, tak myślę, że to ty się ze mną zgodzisz. Tak, masz całkowitą rację, ponieważ kiedy rak piersi dotyka kobiety, to naprawdę dotyczy miłości do samej siebie. To naprawdę dotyczy kochania siebie samej. Ja miałam różnego rodzaju choroby wcześniej, miałam usunięte nerki i to była taka informacja, hej, obudź się, nie kochasz siebie, robisz wszystko dla wszystkich dookoła, ale nie robisz nic dla siebie. I ludzie myślą, że jeżeli będą myśleli o sobie, to będą samolubni. Nie jesteś samolubny. Musisz pielęgnować i kochać swoją duszę, a wtedy dopiero możesz kochać innych. Więc kiedy okazało się, że mam raka piersi, mój nauczyciel powiedział mi, jak myślisz, co to dla ciebie oznacza? A ja odpowiedziałam, myślę, że chodzi o to, abym pokochała siebie i postawiła siebie na pierwszym miejscu. I to absolutnie właśnie tego dotyczyło. Absolutnie była to lekcja i niesamowicie się zmieniłam. Zaczęłam spędzać czas sama ze sobą, zaczęłam medytować i zaczęłam tą zmianę. Na początku moja rodzina była bardzo taka, wiesz, nieszczęśliwa odnośnie tego, kim się staje. Mąż nie był zadowolony. Ale w końcu wszyscy podłączyli się do tego. Kiedy ja podniosłam moje wibracje, kiedy zaczęłam kochać siebie, wszyscy dookoła mnie zaczęli podnosić również swoje wibracje. Obecnie jesteś zdrowa? Tak, jestem absolutnie zdrowa. Lekarze chcieli, abym przyjmowała przez 5 lat lekarstwa. Próbowałam, ale czułam się bardzo źle. No i teraz 5 lat jestem wolna od raka piersi. Jestem zdrowa i nie mam żadnych oznak raka. Jestem kompletnie zdrowa i myślę, że tego dokonała miłość własna. Tego dokonała zmiana sposobu, w jakim myślę na swój własny temat. Dziękuję za obejrzenie pierwszej części wywiadu Agnieszka Tomczuk i Jedność jest siłą.